Bileciki do kontroli poproszę. Pewnie większość z Was spotkała się z tym tekstem. Mam nadzieję, że mieliście wtedy ważny bilet. To spotkanie z kontrolerem skończyło się dla Was pozytywnie. Nie zapłaciliście kary, nie mieliście nieprzyjemności. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą natomiast innego biletu. Nie chodzi tu o bilet na autobus, chodzi o bilet na życie. Jadąc autobusem, tramwajem, pociągiem, powinnaś mieć bilet, inaczej spotkają Cię nieprzyjemności, do samolotu nawet nie wpuszczą Cię bez biletu. A życie? Życie też jest pewną formą podróży. I tylko nie mów mi, że ja się na ten świat nie prosiłam, ja się na ten świat nie prosiłem, daj spokój. Ja tak mówiłem, jak miałem 16 lat. Skoro tutaj jesteś, znaczy, że Twoją wolą było być tutaj. Masz jakieś sprawy do załatwienia, jakieś pragnienia do zrealizowania, może jakieś długi do spłacenia, ale żeby być tutaj, trzeba było wyrazić swoją wolę. Z drugiej strony tu też jest dosyć przyjemna sprawa, skoro jesteś tutaj, ktoś Cię tu wpuścił, znaczy, że masz prawo być tutaj. Ale to prawo musi być poparte wykupionym biletem. Myślisz, że co? Jesteś na tym świecie, żeby się najeść, wyspać, napić, wybawić, nagromadzić wrażeń i przedmiotów, potem to wszystko do worów. Ale przecież to wszystko nie może być Ci dane za darmo. Trzeba jakoś ten pobyt na świecie zalegalizować, jakoś ulegitymizować to, że jesteś tu, że korzystasz z tego życia, że masz szansę coś zrobić, masz szansę się rozwinąć, masz szansę coś zdobyć. Trzeba mieć ten bilet, bo kiedy przyjdą kontrolerzy życia, oni nie są tak uprzejmi jak kontrolerzy w autobusie. Mogą wymierzyć Ci wielkie, przerażające kary za brak biletu. Powiesz, może są ludzie, którzy żyją tylko dla siebie, tylko dla swojej nieprzyjemności, dla swoich luksusów i żyje im się dobrze. A skąd wiesz, jakie lęki w nich drzemią? Przez jakie cierpienia muszą przechodzić? Skąd wiesz, ile uciążliwych, krwiożerczych demonów zalęgło się w ich psychice? Oni Ci tego nie powiedzą. Oni będą udawać, że wszystko jest ok. Natomiast zapewniam Cię, że osoby, które nie mają biletów na życie, po wizycie kontrolera czują się bardzo źle. Jest im bardzo niedobrze, a kary są straszliwe. Jak taki bilet zakupić? Już prawdopodobnie z tego, co wcześniej powiedziałem, jasne staje się, że trzeba żyć nie tylko dla siebie. Trzeba zrobić coś dla innych. Dla innych ludzi, dla innych istot, dla zwierząt. I tutaj nie chodzi mi o segregację śmieci, życie w miarę ekologiczne, bo to jest tylko zmniejszanie swojej szkodliwości. To nie jest dawanie, to jest sprawianie, że Twój pobyt na tej planecie jest dla niej mniej uciążliwy, a nie błogosławienny. Przejdźmy do rzeczy. Może opiekujesz się psem, kotem, koniem, innym myszozwierzem? Tak, jest to forma biletu. Dajesz coś z siebie. Z tym, że tutaj to zwierzę, którym się opiekujesz, daje Ci tyle miłości, tyle ciepła. Tak okazuje Ci wdzięczność, że tutaj bardziej może jesteś nawet biorcą niż dawcą, ale dobrze, ten bilet najprawdopodobniej zostanie uznany. Może to być bilet klasy premium, powiem Ci, jestem taka osoba, która opiekuje się koniem, ale nie kupiła sobie konia na aukcji w Janowie Podlaskim czy jakiejkolwiek innej stadninie. To był koń trzymany gdzieś na wsi. Był maltretowany, bity, wręcz katowany, głodzony, zmuszany do pracy ponad jego możliwości. Ona za pomocą pewnych osób tego konia wykupiła, zapewniła mu leczenie, opiekę. Szczęśliwe życie. To już jest bilet klasy premium. Może opiekujesz się jakąś starszą osobą,
może osobą schorowaną, niedołężną, to też jest dobrym biletem. Z tym, że jeżeli opiekujesz się dlatego, że musisz, ten bilet może być dla kontrolerów nie bardzo czytelny. Jeżeli opiekujesz się dlatego, że chcesz, ten bilet jest jak najbardziej prawidłowy, czytelny i zostanie uznany. Może pracujesz jako wolontariuszka, wolontariusz w hospicjum dla nieuleczalnie chorych, może w schronisku dla zwierząt, to już jest bilet wyższej klasy. Może prowadzisz jakąś fundację, z tym, że nie chodzi mi tu o taką fundację, gdzie za pierwsze pozyskane pieniądze kupujesz biurko z marmurowym blatem i samochód najbardziej prestiżowej marki. Nie, chodzi o taką prawdziwą fundację, która jest założona po to, żeby nieść pomoc. Ludziom, zwierzętom, komukolwiek, po prostu nieść pomoc. Dajesz coś z siebie. Legitymizujesz swój pobyt na tym świecie. Dla kontrolerów jest jasne, że masz prawo z tego świata, z tego życia w pełni korzystać. Można wymienić wiele sposobów. Wiele sposobów kupna takiego biletu czy zdobycia takiego biletu. Ja rozumiem, że w pojedynkę świata się nie zmieni, ale jeżeli zmieniasz ten świat dla jakiejś jednej istoty, jeżeli zmieniasz czyjąś koszmarną noc poprzez słońce, które wnosisz do tego życia, to jest doskonały bilet. Jeżeli przyczyniasz się do usuwania cierpienia, głodu, strachu, wszelkich takich straszliwych uczuć, to jest twoja legitymizacja pobytu na ziemi. I wtedy, kiedy przyjdą kontrolerzy, będą bardzo uprzejmi, powiedzą: dziękujemy za ten bilet. Możesz z życia korzystać ile chcesz, a może nawet i cukierkiem poczęstują. Na dzisiaj tyle. Dziękuję ci za twój czas. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.